Od 3 lat próbujemy uskutecznić imprezę pod tytułem Bieg 16 zakrętów imienia Janusza Domańskiego, ponieważ uważam, wbrew może większości ludzi, że pan burmistrz Domański stworzył to miasto i należy mu się przynajmniej tego typu impreza. Dzisiaj podczas tego biegu można zauważyć bardzo dużo dzieci. To chyba szczególnie pana cieszy. No zdecydowanie tak, no bo to jest oczko w głowie. Ja Iskrę też traktuję jako klub sportowy, który ma wykształcić dzieci w piłce nożnej od zerówki do 18 roku życia. Niestety w pewnym momencie się to załamało i dzisiaj mamy problemy. Dla mnie kształtowanie charakteru młodzieży poprzez sport jest najważniejsze. I tak to próbujemy zrobić. Tak? Mamy fajnych zapaleńców w postaci nauczycieli szkolnych, którzy chcą działać. Mamy w Kolczewie miejsca do tego, żeby ten sport można było uprawiać. Lepszych miejsc nie znajdziemy. Na pewno. Przepiękne miejsce do biegania, do jeżdżenia na rowerze. Mamy Mistrzostwa Polski i to Open. Zawodowcy przyjeżdżają do nas w październiku. Mamy triatlon w lipcu. Mamy kilka innych imprez, które cały czas w Kolczewie robimy i przyjeżdżają z całej Polski do nas ludzie, bo fajnie się to czują. Co dzisiaj jest najważniejsze podczas tego biegu? Atmosfera. To, że się bawimy, że dzieciaki przyjeżdżają. Cała reszta jest nieważna. Które miejsce, czy tam zwycięstwo, to mało istotne. Czego życzy pan dzisiejszym zawodnikom? Miłej zabawy przede wszystkim. Trudny bieg, tym bardziej kiedy ma się przeziębienie, lecz przeciwnicy byli też dobrzy. Na przykład mój kolega, który zajął pierwsze miejsce. Czyli ciężko się biegło, ale fajnie. Tak, fajny bieg, zawsze można się przetestować z innymi. I zamiast siedzieć w domu w sobotę, to można przyjść sobie tutaj, tak? No, w tych czasach to w większości wiadomo, dzieci przy komputerach siedzą. A na dworze jest tyle rower, bieganie, piłka nożna. To ty skoro zająłeś 4. miejsce, to znaczy, że często musisz trenować. No, bardziej. Tak nie siedzisz przy komputerze ciągle. Jeśli już, to bardziej trenuję właśnie taką piłkę nożną lub ręczną, ale nieraz wiadomo też rower i bieganie. Myślę, że każdy by mógł pobiec i spróbować coś dać siebie i mógłby każdy wygrać. A ty które miejsce dzisiaj zajęłeś? 5. No to chyba dobre, co? No tak. Jesteś zadowolony? Tak. Córka biegła? Tak. I które miejsce zajęło? Przedostatnie. Ale miło tak spędzić sobotę na sportową? Tak jest. Czy to jest dobry pomysł, żeby takie rzeczy robić jak to? Tak, bardzo dobry dla młodzieży. Dlaczego? No, żeby nie siedzieli po barach gdzieś, żeby na myśli nie mieli czegoś innego, a tylko sport. A pani dzisiaj kibicuje komu? Wnuczce. Sama pani nie pobiegła? Nie. A czemu? Bo nie mam zdrowia do tego. No to właśnie trzeba biegać dla zdrowia. Nie, to nie ta półka. Ale dobrze, że takie imprezy są organizowane w Kolczewie? Oczywiście, a szczególnie tutaj, przy szkole, dla dzieci, bardzo dobrze. Dlaczego? Przynajmniej są wysportowani, nie siedzą przy komputerach. Nie nudzą się w domu, tylko są tutaj. No i z babcią czas spędzają. O właśnie, z babcią czas spędzają. Kiełbaskę mogą zjeść. Gotów! Pobiegli, moi kochani.